Cześć, tu Jaromir, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z gry Galactic Civilizations 4. Być może i nawet ostatnim z tej serii, bo oczywiście, znaczy ja tak specjalnie troszkę doprowadziłem to, żeby coś ciekawego się podziało, żebyśmy zostali zaatakowani najlepiej z małymi szansami, no bo tak jest ciekawiej. To znaczy nie przejmowałem się jakoś tak specjalnie tutaj umacnianiem wszystkiego. Bardziej chciałem spróbować różne rzeczy, no ale tak, spróbowaliśmy tutaj tę anomalię prekursora, ale niestety się nie bardzo dało, bo no trochę jednak przeliczyliśmy się z siłami, jednak to wydaje mi się, że trzeba dużo większą flotę tu wysyłać, no ale nie wiedziałem na ile. Teoretycznie punkty ataku i tak dalej były w miarę okej, porównywalna siła, więc no trudno było to oszacować. Natomiast cóż, baza górnicza, no właśnie, tu nam co chwilę przejmują te bazy górnicze, niestety. Więc dobrze byłoby z tymi luksarami coś zrobić. Na razie jesteśmy w stanie wojny z luksarami, no i prawdopodobnie no, nie wygramy tego, ale nie jesteśmy zupełnie pozbawieni tutaj, powiedzmy, jakiejś ochrony, bo mamy przecież jedną flotę. Mamy w ogóle statek oblężniczy. A gdzie jest? A nie, bo ja tą flotę stąd chyba wysłałem. Chwila, moment. No chyba nie mamy floty. Sonda nie. Eksplorator nie. Ta flota, no to dopiero zmierza z powrotem, więc zanim tam dotrze, to trochę czasu upłynie. Więc mamy tylko statek oblężniczy, który w zasadzie nic nam nie daje. Okej. Okay. No to czas na... budowę. Ach, kurczę, ciągle sobie zapominam tych tutoriali wyłączyć. No dobra, to co? Kanonierkę. Co będzie najszybciej? Ten będzie szybciej. Później możemy zrobić kanonierkę. Konstruktor dać na koniec. W zasadzie to moglibyśmy nawet przyspieszyć budowę tego. Spokojnie. Tutaj mamy drugą. Tu akurat kanonierka jest budowana, dwie kanonierki będą. Ok. Więc już jakąś flotę będziemy mieli. Znaczy najbardziej jest zagrożona ta planeta, jeżeli chodzi o planety, no bo bazy mogą nam rozwalać. Natomiast reszta zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Natomiast tak, jeszcze moglibyśmy skorzystać. Tutaj mamy plus 10 punktów doświadczenia do floty. To za chwilę. Mały śmiercionośny droń z bronią. To jak najbardziej tu. O, myślałem, taki jest. A kanonierkę zrobiło. No proszę, czyli już mamy tutaj coś. Nie jesteśmy zupełnie pozbawieni. Utlenianie. O właśnie. Zaraz im to tymi utlenianiami, kurde, na geodzie. Przestępczość mają 14%. No chciałbym jeszcze raz im przestępczość zwiększyć, ale to już dwa razy próbowałem i to nie działało. 5 statków broniących. Ohoho. 74. No zobaczmy, czy to coś da, bo to daje minerały minus 2. To nie jest dużo. No i co? Właśnie albo to działa tylko na naszych planetach. Wkład mineralny 14,7. Trzeba było sobie wcześniej tu zobaczyć. Minus 2 tu gdzieś powinno być. A nigdzie tego nie widzę, więc szczerze nie wiem. Nie wiem za bardzo, jak to działa. Tak samo jakbyśmy tutaj... A nie, no właśnie, sygnalizator harmonii, poparnie cię, to na razie nie potrzebujemy. Moglibyśmy zagadać z innymi ziomalami, czy by nie chcieli dołączyć w tym momencie do wojny z luksarami. Na przykład ci nas lubią. Dyplomacja. Traktaty. Gdzie to w ogóle tutaj jest? Ogłoś wojnę na...
A, tutaj mamy Mimot, Arkania, Torianie, Nawigatorzy. Oni w ogóle Luxarów jakby nie widzą. Kto widzi Luxarów na przykład i nas w miarę lubi? Te siomale. Nawigatorzy, Inturei, nie, oni też nie widzą. No to ty. Chyba nikt nie będzie chciał. Ty nie. Ci jeszcze mogą. Ale też tak za dobrze nas nie lubią. Nawigatorzy, Jor. A, bo tu jeszcze lista, kurde, była. Luxarowie lubi. Kurde. Dobra, jeszcze raz. Ale tu nie było. Nie, no to dobrze. To wydaje mi się, że oni nie widzieli. Ci nas nie lubią to w ogóle. Nie ma co z nimi gadać. Nawigatorzy nie mogą traktatów zawierać. Oczko. Oczko nie zna tam tych. Albo nie graniczy z nimi. Ci ich nie widzą. Dobra, czyli nie możemy za bardzo kogoś poprosić, żeby ten, no. Chyba, że tych, ale ci raczej wątpię. A Luxarowie nie lubi. Może wybierz. Ogłoś wojnę dla Luxarów. Co możemy wam dać? Technologię, archeologię, wiertła. Tulu mamy mnóstwo. Nie. Anuluj. Tulów nie chcą. Elerium. Nie bardzo. No to co jeszcze mogą chcieć? Kryształy harmonii? Antymateria? Mają wystarczająco. Durantium? Prometion? Kredyty na miesiąc? A, tu jest pasek, który to przeważa. Aha, czyli więcej jakby... Dobra. To w ogóle jakoś tak dziwnie działa. To w ogóle nie poprawiło. Archeologia troszkę poprawiła. Kosmiczne wiertła w ogóle nie. Archeologia tak. Kryształy harmonii. Nie, kryształy harmonii w ogóle ich nie interesują. Patrzę, czy coś... Nie, żadne z tych nie. Nie interesują ich strategiczne zasoby. O, to nie możemy z nimi. Statków nie damy im. Znaczy, teoretycznie można by im sondę dać. Ale to też im nie bardzo. Kredyty. 454 w ogóle nie. A na miesiąc troszkę... O, rośnie. Ale jak im za dużo damy, to już nie bardzo. No właśnie. Więc raczej nic z tym nie zrobimy. Dobra, tak myślałem, że jednak no coś moglibyśmy wesprzeć się kimś tam.
Dobra, czyli tak, statki sobie budujemy, to jest ok. Czy planety mogą coś obronnego budować? Stocznie mogą budować. Śpiesz się, dzielnica finansowa. Zbuduj stocznię, to jest następny. Kurde, Irestent. Może niech se stocznie budują, bo zawsze się to przyda. Tu w ogóle możemy zrobić jeszcze jakieś dodatkowe pola. No dobra. Tu moglibyśmy coś zrobić. Mamy co? Serce Imperium, wpływy, dochód. Dochód, zanieczyszczenie. Siła tarczy, współczynnik pancerza, ok. Punkty wytrzymałości, dobra. Dofinansowanie badań. Eksperymentalne napędy, ale to ruchy to nie. Odwróć wzrok to nie. Dochód mniejszy, ale wojsko plus 20%, czyli więcej będziemy budować. No to jest ciekawe. Środki obronne. Zasięg statku mniejszy. Nie wiem, czy bym tego nie wymienił. Co prawda dochód zmienia, o 5 zmniejszymy eksploatację terenów i zamiast tego byśmy dali stymulację stoczni. Troszkę wytwarzanie minus 5%, ale za to punkty wytrzymałości. Nie to, gdzie to jest? Symulacja stoczni. Dochód mniejszy jeszcze. No sporo nam to zmniejszyło, ale wojsko plus 20%. No to jest jeszcze rzecz, którą mogliśmy tu zrobić. Pozostałe na razie nie mamy co zrobić. Decyzje wykonawcze. Flotę piratów. Pobór kolonistów to nie. Konstruktor. No to żeśmy już parę razy próbowali i nic z tego nie było. Nie rozumiem, jak to działa zupełnie. Chyba że nie widzimy po prostu rezultatu. Nacisk na naukowców. Pieniądze, werbunek pirackiej floty, jakby jakakolwiek gdzieś była. Szkoda, że nie można jakoś tak zobaczyć, nie wiem, tak, żeby widzieć po prostu tą, gdzie jest na przykład piracka flota, nie? Bo tu nic nie widać po prostu z tych statków. Znaczy, nie wszystko widzimy w ogóle, gdzie są jacyś piraci czy coś w tym stylu, no bo tak to w ogóle nawet nie wiemy, nie? Dobra, co możemy zrobić jeszcze? Na Arkap w ogóle jakieś moduły mogliśmy zrobić. Macierz obrony. O kurde, koszt Durantium. Maksymalna obrona planetarna. No, nie wiem, czy na razie to jest sensowne, żeby takie rzeczy tutaj robić. Natomiast co moglibyśmy jeszcze tutaj ogarnąć? No bazy kosmiczne, no to takie, które nie są... No zrobić bazy obronne, nie? To też jest jakby pewne rozwiązanie. Chyba tyle na razie. No nie chcę tego 200% znowu kurde wrzucać, bo kurka blaszka to dwa razy nie zadziałało. No chyba że tak dla nauki powiedzmy, nie? Chociaż mamy bardzo mało tych kontroli, to może się jeszcze na coś przydać. Jakiś dodruk pieniędzy czy coś tam. A w ogóle jak... Czy my widzimy, gdzie są jakieś ich statki na przykład? To jest nasza baza kosmiczna. Żeby można było gdzieś, no widzieć, gdzie się ich statki ruszają. Na razie nie widać. Fioletowy leci, ale fioletowy to nie jest on. O! Prognoza bitwy, całkowita strata. Głęboka przestrzeń, bazę kosmiczną nam wyhaczają. I mają co? Dywigil, krążownik. Jak to mają? 91 na 62? Frachtowiec, myśliwiec. No to nie jest jakiś tam
A tutaj nas zaatakowali, cyk, i wrócili. Dobra, no to ich widzimy. Tylko, że, no teraz już nie. Tylko, że problem jest trochę taki. Statek zaopatrzeniowy mają tutaj. Tu jakieś inne latają ziomale. A co nam tutaj leciało z naszych? Ty jesteś co? A, frachtowiec. Lata sobie. Serce Jepsena. Coś żeście zrobili, tylko nie pamiętam co. Szkoda, że się to od razu tam nie pojawia. Bo... dzielnica rozrywki. Wytwarzanie macie bardzo słabe. Róbcie upgrade wytwarzania na razie. Dobra, co my tutaj mamy? Tutaj mamy flotę już 19. Tu mamy kolejną flotę. Spróbujmy ich połączyć. No bo teraz już mamy taką flotę 34, nie? Wy tu robicie kanonierkę 8 tur. Przyspieszyć tego raczej nie przyspieszymy, bo to by za dużo kosztowało. Więc okej. Wy tu robicie kanonierkę 3 tury. No to będzie jakby druga taka flota, którą będziemy mogli gdzieś tutaj wysłać i coś spróbować im tutaj podziałać. Natomiast się zastanawiam, czy nie można dowódcy. A nie, no tak. Wymagana technologia. Ten statek został zniszczony. Wymagana technologia. Okej, okay. Czy to bez technologii się nie obejdzie? A propos tych gwiazdy śmierci, których gwiazdy terroru, to my dopiero musimy technologię badać, bo tam było szereg, to odblokowało dopiero z 4 czy 5 technologii dopiero do budowy i to jest strasznie długotrwały proces, żeby coś takiego zrobić, więc na razie tak, jak jest. Ci tam też lecą, kurde, do nich, jakby. Albo to frachtowce tam latają, okej. Okay. Dobra, na razie nam tą bazę zniszczyli. Kurczę, no i... nie ma żadnej informacji, co ostatnio tutaj było wybudowane. To mnie troszkę wkurza, bo zawsze sobie muszę wychodzić i patrzeć. No to tutaj został zniszczony, nie? A to on jest jakby... no, zniszczony, więc go nie ma. Dzielnica rolnicza ukończona, dobra. Emif. Nie, na Sawot. To też jest tak, że kurde, klikam tu i tam mi gdzieś przenosi w jakieś takie miejsce. W ogóle możemy tutaj terraforming, żeśmy chyba odblokowali. Wojskowe możemy. Co to w ogóle jest? Jak ja tu na przykład strzelę tak. Konwersja planetarna, terraformacja. No ale to na razie nie mamy na to czasu. Plus 3 do wojskowe. Czyli do produkcji tutaj. Czyli przemysłowa. Dwie tury. Jest 22,6, nie? Dobra, wylecicie tam.
Spróbujemy im tu coś podziałać. O, nie, to są fioletowi. Tu coś leci. Jest flota. 36,6. Oblężniczy. Oblężniczy to jest do bombardowania orbitalne. Krążownik. Siła 11. Ruchy 11, siła, bronie wiązkowe, rakietowe. Oblężnicze mają. I tu jakieś dwa małe. I transportowiec. No to w zasadzie mają tylko cztery statki. Tą siłę floty mają 36,6. A my mamy flotę, która jest 34,3. Ja bym się troszkę wycofał i jeszcze dorzucił tutaj trochę większą flotę, bo to nie ma co tracić tego, co tu jest. Możemy jeszcze ulepszyć, ale to na razie nie. Dobra, cofnijcie się troszkę. Będziecie pilnować tych planet tutaj naszych. Nasze wojsko jest gotowe do bitwy. No jest. Czekamy jeszcze na tą drugą flotę, która być może do nas tam doleci. Lecą. O, 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 coś mi tutaj strzelali do mnie. Zakłócacz broni odblokowuje teoria pancerza. Dobra. Gwiazdy terroru, dopiero to musimy. 96 tur. Okej. Okay. Hodowanie żywności, orbitalne wytwarzanie. Jeszcze tu można było zrobić. Weźmy na razie to wytwarzanie, bo nie będziemy tracić czasu na całą naszą gwiazdę śmierci. Septon zaatakowany dwa razy. Przemysłową ukończono dzielnicę, kanonierka ukończono. Tutaj znowu nam coś przejęli. Kurde. Okej, dwa obce statki. To mnie interesuje. Oni nas zaatakowali. 83 mają na 83, mamy 44. No to dużo nam nie zrobili. Kanonierka, dolecisz tam? Pięknie, dolecisz. Konstruktor mnie nie interesuje, jeśli chodzi o budowę. Czy może interesuje, ale za chwilę. Kometę, może jeszcze jedną turę. No to teraz możemy atakować salwą pocisków. Dobra, dostał trochę. Jak to 79 na 79? Nic, żeśmy im nie zrobili? Albo oni mają ten krążownik taki duży. O, coś żeśmy zniszczyli, ewidentnie. Coś padło, ale to nie było, zdaje się, statek inwazyjny, statek oblężniczy. Ten krążownik jest najbardziej tutaj, wydaje mi się, problematyczny. A damy radę jeszcze ich tak zaatakować? Kurczę. Mamy 48, oni mają 21, więc teoretycznie mamy flot, mamy szansę. Napastnik, w Septon, ekstremalne staty, co?
obrońca, pryzmaty. My mamy siłę 12, 53 na 58, brak ofiar, ekstremalne straty. To nie, to może się wróćmy. Trochę, kurczę. To mi się bardzo nie podoba, że nie mamy szans z nimi. Co możemy jeszcze tu zrobić? Poparcie. Punkty doświadczenia, no ale tu jakiś statek. Fregatę, punkty doświadczenia. Można by dać tutaj, bo to są prototypy. Statek oblężniczy to nam nic nie daje. Kanonierka. No właśnie, to są małe kanonierki. Tego można byłoby, bo on ma najwięcej punktów. Jeżeli byśmy dali tutaj doświadczenie. Aha, tylko że to się niestety chyba rozłożyło, to doświadczenie na wszystkie statki. 0 na 8. Albo to i tak teraz nic nie daje. Strasznie to jest nieintuicyjne, bo powinno pozwolić nam wybrać coś, nie? Co tu możemy zrobić? Na razie dajmy przemysłową, bo to będzie plus 4. Szkoda, że nie możemy pirackiej floty tutaj nic zrobić. Drukowanie pieniędzy. Ja bym jeszcze zrobił coś takiego. Kanonierka, bo ona jest troszkę bardziej taka... I ją przyspieszymy. Halo? 585 kredytów. No to nie przyspieszymy. Dobra. Zobaczmy, jak nas tu rozgromią. Nie, oni w ogóle nas olali. Lecą po prostu nam tutaj podbić ten. Świat i tyle. Czy tutaj gdzieś coś nam leci? Nie, wysłali jedną flotę w sumie. Jakby im tylko... A gdzie jest ta druga nasza flota? Tutaj lecą te dwa statki. A, no to za daleko trochę. Znaczy wiem, że można zaparkować to na tym, na planecie. Tylko ja nie wiem, czy jesteśmy w stanie tam dolecieć. No troszkę ich uszkadzamy. Czy możemy zaparkować w tym momencie tutaj, na planecie, jako obronę? Bo wiem, że to się jakoś tak robiło. Bo teraz mamy statki, które bronią nam po prostu tą bazę. Zakładam, że to tak powinno się zrobić. Dobra, a wy przez bramę tutaj daleko nie jesteście, kurczę. A, polecieli na drugą planetę. Takie dziady. Na Emif, kto chcą nam podbić. Halo? Flota? Gonić tamtych. Będziemy ich szczypać, bo oni chyba nie mają już takich możliwości szczypania nas tutaj. Jesteśmy póki co i tak szybsi.
Możemy pospieszyć za 217 kredytów kanonierkę jeszcze. Tak, bo oni tam lecą. Się pieszą się, żeby tą planetę nam podbijać. Kurczę, wy żeście też coś zrobili tutaj. Wytwarzanie, dobra. Upgrade na razie. Tu jest flota Marszala. Bardzo dobrze. Takie silna nie jest, no ale... Ile mamy ruchów? Zero już. Ale za to jesteśmy... w zasięgu. A, tego już nie możemy. Dobra. Nie wiem, czy oni tej floty nam nie zaatakują, nie rozwalą, ale... Bo oni już nie strzelają do nas. Mimo, że chyba, że nie mają czym. Może zniszczyliśmy ten statek, co mógł tak atakować. Statek gomleżniczy to nic nie daje. Krążownik jest najsilniejszy. Statek gomleżniczy i inwazyjny. Ten krążownik jest najbardziej tylko wkurzający, bo on ma największą siłę. A nie ma, mają jakieś rakietowe. Plus 4, więc nie wiem, czemu nas nie atakują. I teraz pytanie, czy na EMIF parkować? Czy no, oni nam to zaatakują pewnie, a może nie? EMIF, buduj statek. Kanonierkę następną. Traktat dyspolacyjny. A co to jest? ...140 kredytów, 5 to nie. Nie możemy na razie się na to zgodzić. No właśnie nie wiem, jak ja bym nie zaparkował tutaj, to jest tak jak w cywilizacji, że podbijają mi po prostu miasto, czyli w tym przypadku planetę. Czy ono ma jakąś obronę? Samo z siebie? Nie mam pojęcia. Będą latać. No tak wygląda na to, że oni się boją nas tu zaatakować. Będziemy tak latać w kółko. Ich tu... Dwa ruchy mamy teoretycznie. Oni jakąś obronę tam mają, ale powoli ich szczypiemy, wydaje mi się. Aha, nie możemy tak zrobić, bo za dużo mamy statków. No właśnie. Menedżer floty. Bo nie wiem, 69, czy my jesteśmy w stanie ich zaatakować tutaj? A nie, to jest jakby lekkie straty, całkowita strata. No to oglądamy bitwę już. Upadek frakcji Pryzmaty. No ten krążownik jest tylko najbardziej tutaj. Zaraz, zaraz, schowajmy to.
Bo te statki to niewiele robią, ale oni się skupili na tych, zamiast na tamtych. No i tyle. Cyk, do widzenia. Zadane obrażenia 49, zniszczone statki 4, otrzymane zaginione statki. Kanonierkę nam rozwalili tylko w tym momencie. Dziennik bitew. A właśnie, tu jest cała celność 50, 50, 67. Kanonierki mają, ale w drugiej fazie, w fazie 12 dopiero, większą celność. Niecelny strzał. No i bardzo dobrze. Czy teraz możecie się połączyć w jedną flotę? Nie. Discovery przecinacz. Fregata. A tak jesteśmy w stanie zrobić, a Discovery będzie gdzieś tutaj lat, bo to on ma możliwość ulepszenia, badania anomalii. Zrobimy mniej więcej coś takiego. Tu będziemy mieć flotę. A Discovery i tak musi się, że tak powiem, można go ulepszyć tak naprawdę, ale nie wiem, czy to jest najlepsze w tym momencie. Możemy ulepszyć. Dobra. Wygraliśmy jakąś bitwę. Lecicie tam? Nie, nie możecie nigdzie lecieć. A tu jeszcze jakieś ziomale lecą. Kolejna flota. Negocjator, frachtowiec. Dobra, to se niech negocjuje. Myśliwiec, dwa myśliwce i kurna krążownik. No, to jest silna flota. Dobra, no to będziemy musieli tutaj jakby dwoma flotami ich spróbować przechwycić. Tu mamy kolejną kanonierkę, która może się połączyć. Konstruktorów nam nie interesują. Bombowiec. A co on ma, ten bombowiec, w projekcie swoim? Rakietową. To weźmy Mołotowa. Jedna tura to będzie. Co to się takie świeci tutaj? Że oni co? A czemu nie możecie przecinacza połączyć? Aha, że nie można połączyć tego? Za duży jest? Menadżer floty. 11 na 14 logistyka, a tutaj mamy logistyka 2 na 14. To powinien się zmieścić ta fregata. Jest 11 na 14. Ile statków może działać razem? Każdy statek ma koszt logistyki. No, no to mamy 14, 11, czyli 3 nam brakuje, a ten zajmuje 2, no to one się powinny przecież połączyć, kurde. Dobra, to na razie leć tam. Będziemy mieć... Tu macie 10 na 14, no to rozumiem. Okej, okay, nie wiem co ta ikonka znaczy tutaj, ale okej. Okay. Może być ulepszona, ale ulepszenia kosztują w tym momencie, więc... Właśnie. Dobra, mamy 38 minut, więc sobie jeszcze jedną turę klikniemy, wydaje mi się. Nie wiem, ile oni mają tych flot. No tutaj nie będziemy w stanie nic bronić. Cokolwiek byśmy zrobili. Można by zrobić na zasadzie takiej, że jeszcze sprawdzić na koniec. Wy. Siła militarna 27 do 7. Aha. Nie możemy rozmawiać nawet z nimi, żeby sprawdzić, ile mają statków. Okej, okay. No to teoretycznie są silniejsi, więc na razie powinniśmy iść w defensywie. Może konstruktor warto by jakiś zrobić, jakąś, na przykład, żeby którąś planetę bronić bazą kosmiczną gdzieś. Może to by było, że tak powiem, wartościowe. Tu wy żeście już ogarnęli ten... Anomalie prekursora? Nie. 608. No.
O, tak widać, że tutaj leci jakaś flota, tylko że tak się... No dobra, zobaczmy, jak daleko tu dolecą. Oho! A nie, to nie jest akurat na szczęście z tej... z Luxarów. Tu będzie leciał. A, taki sprytny. Port kosmiczny odblokowuje, ulepszony technologia. Hodowanie żywności na razie jest ok. Odległość, no to to nie bardzo. Znaczy, moglibyśmy robić, nie wiem, tutaj krążownik, ale 19 tur, ksenorozrywka. A zaraz, zobaczmy jeszcze jedną rzecz na koniec tego tutaj odcinka. Dowódcy, tu wymaga co? Strategia rozpraszania energii. Międzygwiezdny gabinet. Moglibyśmy międzygwiezdny gabinet zrobić. 12 tur. Mobilizacja planetarna jest jeszcze szybciej. Suwerenny immunitet, międzygwiezdny gabinet. No to tylko chyba to możemy zrobić, tak naprawdę. Będziemy mieć dodatkowy statek. Oczywiście jakiegoś tam gościa wrzucimy na to. No dobra, no to zobaczymy. Ciekaw jestem, jakie mamy szanse z tymi. 12 siła, no teoretycznie mamy 14 plus 13, no to te dwie floty powinny dać radę. Szkoda, że nie można ich jakoś tak połączyć, no ale może jakoś jedną zaparkujemy tu, a drugą zaatakujemy. Mamy jeszcze tutaj przecież Mołotowa, więc możemy go też gdzieś dołączyć. Więc powoli sobie odbudowujemy, tylko że oni pewnie też, no nie wiem, ile oni mają stoczni, bo najlepiej to by było im stocznie wyhaczyć. To jest klasa 5, to na pewno nie jest ten. Oni tak naprawdę mają jedną planetę, kurde. Klasa 1. Tą, którą nam przechwycili po prostu. A tu mają tylko po prostu główny ten, więc mogą mieć port chyba tylko w jednym tym. Więc my mamy możliwości większe produkcyjne. No jak ja bym wziął tą planetę, to tu nie mogę zrobić portu gwiezdnego. Więc na tych planetkach. Więc jedynie na tych. Więc ja mam dwa i buduję już trzeci ten port kosmiczny. Więc ja mam w ogóle więcej planet niż oni. Bo oni tu już nigdzie nie mają, więc nie wiem czemu. Więc moim zdaniem, jeżeli nie mają oczywiście natrzaskane setek statków, no to i będą wysyłać takie niewielkie floty, to myślę, że takim flotom jesteśmy w stanie skopać tyłki. Może nie bez strat, ale zobaczymy. No ale jest ciekawie. O to chodziło. Dobra, dzięki za obejrzenie odcinka, dzięki za polubienia, subskrypcje, komentarze. Trzymajcie się, cześć.